Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o półprzewodnikach, mikroprocesorach, wysokich technologiach i tym, dlaczego to jest ważne i dlaczego warto wziąć udział w wyścigu o ich produkcję. Moim gościem jest pan Aleksander Neyman, dyrektor w Imagination Technologies. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Na co dzień zajmuje się pan badaniem wydajności, projektowaniem architektury mikroprocesorów i tego typu skomplikowanymi rzeczami, dlatego chciałbym z tego faktu skorzystać i zapytać pana na początek o to, czy da się w rozsądnym horyzoncie czasowym zacząć produkować półprzewodniki w Polsce? Czy nie jest oczywista, gdyż z jednej strony ta technologia jest bardzo zaawansowana, wymagająca olbrzymich nakładów finansowych i dostępna jedynie dla kilku firm na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o mniej zaawansowane układy scalone czy procesory, to taka produkcja w Polsce jest. To nie są najnowsze technologie, trochę starsze do urządzeń, które nie wymagają może tak dużego, tak małego poboru mocy, ale te technologie występują. Nawet w Trójmieście jest firma produkująca układy scalone. No właśnie, to może zacznijmy od tego. Każdy układ scalony charakteryzuje się tym, że im ma węższe ścieżki o mniejszej liczbie nanometrów szerokości ścieżki, tym mają potencjalnie większą wydajność. To jest tyle okiem laika, jak ja to widzę. Im te ścieżki są węższe, tym trudniej jest to produkować, tym trzeba bardziej drogiego, specjalistycznego sprzętu. I teraz mówi pan, że my możemy w Polsce, czy mamy firmę w Polsce, która produkuje tego typu urządzenia, więc chciałbym zapytać pana, czym się różnią tego typu półprzewodniki produkowane w Polsce od tych najnowocześniejszych na świecie. Do czego je możemy zastosować te polskiej produkcji, a do czego można stosować te produkcji na przykład tajwańskiej? Te najbardziej zaawansowane stosuje się w elektronice takiej jak telefony komórkowe, tablety, laptopy, samochody. To są te urządzenia wymagające najmniejszego poboru mocy, największej wydajności, czyli największej efektywności. Natomiast układy scalone, mikroprocesory występują w zasadzie wszędzie w dzisiejszym świecie. Począwszy od lodówki, pilota w telewizorze, drukarki, każdego urządzenia elektronicznego, tam jest jakiś układ scalony. I w przypadku takich urządzeń jak sterowniki do ogrzewania w domu, czy pralka, lodówka, nie wymagamy technologii, która zużywa czy pobiera minimalne ilości prądu, tylko tam mogą być starsze technologie, przez to dużo tańsze i dużo bardziej dostępne. Załóżmy w ten sposób, mało skomplikowany półprzewodnik jest nam w stanie kontrolować program na przykład pralki, gdzie jest 20 różnych programów i on jest w stanie obsłużyć tę ilość, tym bardziej, że on nie musi być mały, bo pralka nie musi być mała. Natomiast taki mikroprocesor, który sterowałby telefonem, jest już poza naszym zasięgiem. Dochodzimy teraz właściwie do zasadniczego pytania, mianowicie dlaczego warto jest inwestować ogromne pieniądze w to, żeby produkować coś tak maleńkiego i coś tak wymagającego technologicznie? Wystarczy spojrzeć na historię telefonów komórkowych. Jakie telefony komórkowe używaliśmy 15-20 lat temu, a jakie telefony używamy współcześnie? Pamiętam mój pierwszy telefon, który dostałem, to był na studiach. Miał czarno-biały wyświetlacz, malutki ekranik i parę guzików. W zasadzie służył do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów. Współczesne telefony to są tak naprawdę małe komputerki, nie mniej zaawansowane niż komputery, które mamy na biurku, laptopy, tablety, tylko dużo bardziej zminiaturyzowane, wymagające bardzo małego poboru mocy, ponieważ korzystają z bateryjki, która jest malutka. W związku z tym to są niesłychanie zaawansowane układy, wymagające najnowszych technologii produkcji. W przeciwnym wypadku taki procesor byłby dużo większy, pobierałby dużo więcej mocy i moglibyśmy z telefonu korzystać nie jedną czy dwie doby,
ale powiedzmy jedną czy dwie godziny dziennie, bez naładowania. Okej, okay, ale piję do tego, że wysoka technologia to nigdy nie było coś, z czym bylibyśmy silni tutaj w Polsce. I żeby być mocnym i wysokiej technologii, potrzeba by teraz gigantycznych nakładów. I teraz ja, posiłkując się tekstem, który został opublikowany z Pana udziałem na stronach Kongresu Obywatelskiego pod tytułem Globalny wyścig w układach scalonych, co się dzieje na świecie, jakie wnioski dla Polski, w tekście tym mówi Pan, że najnowocześniejsze tranzystory mają szerokość 3-5 nanometrów, podczas gdy atom ma średnicy 0,1 nanometra, czyli jest tylko kilkadziesiąt razy mniejszy. Mówimy tutaj o czymś trudno wyobrażalnym, bo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie realnie, jak maleńkie są te tranzystory. Czego potrzeba, jakiego sprzętu potrzeba, żeby zrobić coś większego kilkudziesięciokrotnie od pojedynczego atomu? Tak, rzeczywiście ta technologia jest niesamowita i postępuje bardzo szybko naprzód. Jak pamiętam, byłem na studiach 20-25 lat temu, to technologia produkcji procesorów, czy te tranzystory, o których Pan wspominał, były stukrotnie większe. I tutaj działa tak zwane prawo Moore'a, które mówi o tym, że mniej więcej co 2 lata liczba tranzystorów, czyli tych najmniejszych elementów, najmniejszych składowych procesora, wzrasta dwukrotnie. Czyli ten postęp jest bardzo szybki i zbliżamy się rzeczywiście do wielkości równych wielkości atomu. Teraz jest to powiedzmy kilkadziesiąt, kilkanaście atomów, ale już badania, prace, które trwają, wskazują na to, że wkrótce będziemy w stanie produkować tranzystory, które będą wielkością porównywalne z wielkością atomu. Żeby wyprodukować coś tak malutkiego, wymagany jest sprzęt, najbardziej zaawansowany sprzęt, jaki jest dostępny na świecie. I tutaj kluczowym sprzętem jest tak zwany sprzęt litograficzny. Możemy to sobie wyobrazić jako coś podobnego do kliszy fotograficznej. Czyli to jest urządzenie, które naświetla kawałek krzemu, wypalając w nim ścieżki procesora, czyli wypalając w nim to, w jaki sposób ten procesor działa. Podobnie jak w fotografii takiej tradycyjnej, analogowej, kiedy fala światła pada na kliszę i zostawia nam obraz, to technologia produkcji procesorów też wykorzystuje urządzenia litograficzne, które naświetlają kawałek krzemu pokryty specjalnymi substancjami, niejako robiąc zdjęcie procesora w kawałku krzemu. Tylko że oczywiście fale świetlne, które są wykorzystywane do produkcji procesorów, są dużo krótsze i sprzęt, który potrzebny jest do tej produkcji, jest dużo bardziej precyzyjny i zaawansowany. Ten sprzęt litograficzny to nie jest jedyna rzecz, która jest potrzebna. Tutaj dochodzą jeszcze różne metale ziem rzadkich, tu dochodzą specjalne systemy wymagające niesamowitej czystości tego materiału. Proszę sobie wyobrazić, skoro mówimy o wielkościach będących jednym czy wielokrotnością atomu, to każde zabrudzenie, które się pojawi, każdy pyłek, który byłby w powietrzu podczas produkcji procesora, zaburzyłby jego działanie, spowodowałby, że ten procesor nie nadaje się do użytku. W związku z tym ta technologia wymaga niesamowitej czystości podczas produkcji oraz czystości samych materiałów, w których produkuje się procesory. Właśnie, bo mówimy tutaj o poziomie czystości, w którym nie jesteśmy w stanie zabrudzić naszej płytki krzemowej nawet pojedynczym atomem, bo to już zniekształci go. W związku z tym, czy jest Pan w stanie podać, nie mówię o konkretnej kwocie, bo to oczywiście ciężko powiedzieć, ale rząd wielkości, ile miliardów trzeba zainwestować w fabrykę, żeby móc produkować najnowocześniejsze mikroprocesory, które mają 3 czy 5 nanometrów rozmiaru tranzystora? Te dane są poniekąd dostępne, ponieważ firmy mówią, ile inwestują. Koszt postawienia nowej fabryki to jest rzędu 15-20 miliardów dolarów. Budowa takiej fabryki trwa przynajmniej 3 lata. To są dane udostępniane przez producentów tych najnowocześniejszych technologii. Znaczy 15-20 miliardów dolarów to są jak najbardziej pieniądze wyobrażalne w Polsce, bo budżet Polski wynosi ponad 100 miliardów, 120 zdaje się w tej chwili miliardów dolarów, roczny budżet. Tego typu pieniądze ten rząd wielkości
mamy zaplanowane w budżecie i poza nim na dopłaty do wysokich cen energii w tym roku, więc gdybyśmy nie dopłacali do węgla, to moglibyśmy sobie postawić fabrykę półprzewodników. I teraz gdybyśmy mieli taką fabrykę półprzewodników i mogli produkować najnowocześniejsze procesory, to wchodzimy na dosyć skomplikowany rynek, ponieważ gro tychże najnowocześniejszych półprzewodników powstaje na Tajwanie, trochę w Stanach Zjednoczonych i trochę w Chinach. To sprawia, że rynek ten jest bardzo mocno scentralizowany i w razie gdybyśmy próbowali na niego wejść, to mówię oczywiście o hipotetycznej sytuacji, że zdecydowalibyśmy się postawić taką fabrykę, znajdujemy się w sytuacji, w której możemy dołączyć do bardzo wąskiego grona państw świata, które są w stanie robić coś takiego. A to jest w tej chwili ważne, to są te wizje science fiction, może w ten sposób są ważne, ponieważ znajdujemy się w trudnym momencie, że tak powiem, w polityce międzynarodowej. Chiny od 49 roku mówią, że czas ten Tajwan przyłączyć z powrotem do Chin. Chiny kontrolują większość metali ziem rzadkich znajdujących się na świecie, mają na swoim terytorium. I możemy sobie wyobrazić sytuację w najbliższym czasie, kiedy Xi Jinping decyduje się podbić Tajwan. I to może zakłócić produkcję tych mikroprocesorów. I gdyby to się wydarzyło, to jakby wyglądała nasza rzeczywistość, gdyby nagle z dnia na dzień Tajwan przestał produkować półprzewodniki? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo byłaby to nieciekawa sytuacja dla nas. Ale może zacznijmy od tego, jakie firmy produkują mikroprocesory i wtedy będziemy mogli troszkę porozmawiać, co by się stało, gdyby Tajwan nie mógł produkować tych procesorów. Może sięgnę troszkę wstecz. Kiedy studiowałem jakieś 25 lat temu, na świecie było około 30 fabryk, 30 firm produkujących zaawansowane mikroprocesory. 10 lat później to już było tylko 15 firm. Od około 5 lat w tym wyścigu o najnowsze procesory pozostały tylko trzy firmy. Trzy firmy na całym świecie. I to jest tajwański TSMC, amerykański Intel i południowo-koreański Samsung. Wszystkie inne firmy wypadły z tego wyścigu technologicznego, nie będąc w stanie nadążyć z tą zaawansowaną technologią. I to jest troszeczkę pokazuje, jak skomplikowany ten proces jest, jak wielkich środków wymaga zarówno badawczych, inwestycyjnych, utrzymania łańcucha dostaw, pokazuje, że to jest w pewien sposób nierealne, żeby wyprodukować w Polsce tak zaawansowane procesory. I teraz, gdzie są produkowane te procesory? Wspominał Pan o Tajwanie, to tam produkuje TSMC, gdyż to jest rodzinny kraj, czy kraj pochodzenia tej firmy. Intel produkuje głównie w Stanach, natomiast Samsung głównie w Korei Południowej. I to rzeczywiście są trzy podstawowe lokalizacje, w których jest najwięcej fabryk na świecie. I do tego grona teraz dołączają Chiny, które mają też swoje fabryki, swoje firmy. Jeszcze nie tak zaawansowane jak te trzy, o których wspominałem, ale nadganiają, starają się nadgonić ten wyścig technologiczny. Pytał Pan o to, co by się stało, gdyby rzeczywiście Chiny tutaj jakąś inwazję spowodowały czy najechały na Tajwan. Jakby pomijam już wszystkie kwestie związane z ekonomiczne, społeczne, militarne, które widzimy na Ukrainie, te straszne koszta wojny, ale skupiając się tylko na procesorach, co by się stało, gdyby firmy na Tajwanie przestały produkować procesory? Żeby to sobie wyobrazić, to jeszcze spójrzmy, co te trzy firmy, jakie procesory produkują. Intel produkuje głównie procesory do laptopów, do komputerów osobistych, do zastosowań chmurowych, czyli do tych wszystkich serwerów, natomiast nie produkuje procesorów do telefonów komórkowych czy tabletów. To jest głównie domena TSMC i Samsunga, czyli jeżeli korzystamy ze współczesnego telefonu, prawie na pewno ten telefon ma procesor wyprodukowany przez firmę TSMC, ewentualnie przez Samsunga. Podobnie sytuacja ma się z tabletami, podobnie to są samochody, te współczesne, zaawansowane elektroniką. Żeby pokazać, jaki jest udział w rynku TSMC, to w tej takiej produkcji nie najnowszych technologii, TSMC ma około 60% rynku, natomiast w tej najbardziej zaawansowanej technologii to nawet dochodzi do 90%. Czyli jednym słowem, gdyby ta technologia na Tajwanie stanęła, stracilibyśmy możliwość kupowania telefonów komórkowych, tabletów i samochodów.
Oczywiście te pozostałe firmy, które tutaj są, wciąż byłyby w stanie produkować część tych procesorów, może nie aż tak zaawansowanych, jak to robi TSMC, ale to nie byłoby tragedii, gdyby to była troszeczkę starsza technologia. Natomiast problem jest w przepustowości fabryk. Nie da się z dnia na dzień wybudować nowej fabryki i produkować procesory w tak dużych ilościach. Jak już wspominaliśmy, koszt nowej fabryki to jest 15-20 miliardów dolarów. Postawienie nowej fabryki to są przynajmniej 3 lata, więc przez taki okres czasu, nawet gdybyśmy zainwestowali, nie mielibyśmy możliwości produkcji nowoczesnych procesorów czy układów scalonych. To mi przywodzi na myśl sytuację w Rosji, gdzie producenci samochodów po tym, jak stracili dostęp do nowoczesnej elektroniki, zaczęli produkować po prostu prymitywniejsze wersje tego, co mieli wcześniej. I tak oto dzisiaj możemy sobie kupić w Rosji oczywiście nowe auto marki Łada Granta, które nie ma napinaczy pasów bezpieczeństwa, poduszek, ABS-ów i wszystkiego tego, co potrzebuje elektroniki, czyli następuje prymitywizacja produktu. A więc Rosjanie dostają coś, co wygląda jak w miarę nowe auto, a technologicznie jest autem z lat 90. mniej więcej. No ale fizycznie to auto można wyprodukować. I zmierzam do tego, czy w razie takiego scenariusza, o którym mówimy, byłoby możliwe robić telefony tylko takie po prostu sprzed iluś tam lat, czy nie byłoby to już możliwe, bo nie ma innych fabryk procesorów i nie ma nawet nie wyprodukować tych starszych w takiej ilości? Myślę, że z dnia na dzień to nawet nie ma możliwości wyprodukowania tych starszych procesorów, natomiast pewnie łatwiej byłoby je postawić niż te najbardziej zaawansowane, ponieważ ta technologia jest dostępna i więcej firm byłoby w stanie je wyprodukować, ale myślę, że to również trochę by zajęło, o ile rzeczywiście chcielibyśmy z powrotem jeździć maluchami, czy dużymi Fiatami, czy Polonezami w Polsce, ewentualnie korzystać z wielkich telefonów, które służą jedynie do wysyłania SMS-ów i dzwonienia. Już patrząc po moich dzieciach, to przestają korzystać z telefonów do takich rzeczy, a bardziej to jest malutki komputerek, który mają ze sobą i do tego są przyzwyczajone. No właśnie, i ostatnia rzecz, o którą chciałbym pana zapytać. Wiemy już, że globalny rynek procesorów tych najmniejszych, najnowocześniejszych jest skoncentrowany tak naprawdę w 3 miejscach. Wiemy, że szansa na to, że my postawimy sobie podobną fabrykę i będziemy też produkować mikroprocesory do telefonów, jest po prostu nierealna. W związku z powyższym, co my tutaj jako Polska możemy zrobić? W jaki sposób my się możemy dołączyć do globalnego rynku mikroprocesorów i czy w ogóle jest sens się w to pakować? Jak najbardziej. Polacy są dosyć silni, jeżeli chodzi o przemysł IT. Myślę, że produkcja procesorów można podzielić na takie 3 elementy. Pierwsze to jest architektura procesora, czyli porównajmy to z budową domu, czyli stworzenie projektu, jak ma nasz wyglądać nasz dom. Drugi to jest fizyczne wyprodukowanie tego procesora w fabrykach, o których rozmawialiśmy. I trzeci aspekt to jest stworzenie oprogramowania do tych procesorów. Bez programów te procesory byłyby bezużyteczne. Teraz patrząc na polski rynek, Polacy są bardzo mocni w tym trzecim aspekcie. Firm programistycznych w Polsce jest bardzo dużo. W zasadzie wszystkie czy większość koncernów światowych z branży IT ma swoje siedziby w Polsce i Polacy są oczywiście cenionymi programistami i dostarczają wysokiej jakości oprogramowanie. To jest nasza bardzo silna tutaj domena. Takim przykładem może być branża gier komputerowych, która również wiąże się z pisaniem oprogramowania. I tu w Polsce jest kilka studiów, które dostarczają gry znane na całym świecie. Także to jest rzeczywiście nasza mocna strona. O fabrykach rozmawialiśmy, że jest to rzeczywiście troszeczkę niedostępne, przynajmniej najbardziej zaawansowane. Natomiast te prostsze jak najbardziej i takie firmy istnieją również w Polsce. I myślę, że warto w nie inwestować, nadganiać ten proces technologiczny. Może nie dogonimy tych liderów światowych, ale część elektroniki zdecydowanie możemy produkować w Polsce. Ten trzeci dział, o którym wspominałem, architektury, czyli wymyślania, jak ten procesor ma działać, wydaje mi się, że to jest troszeczkę niezagospodarowana jeszcze w Polsce taka nisza, w której moglibyśmy skorzystać, gdyż mamy już fachowców potrafiących
wymyślać, jak procesor ma być zbudowany. Oni są jeszcze dosyć rozproszeni, nie mamy jakiegoś takiego centralnego, silnego ośrodka, który by takie procesory czy architekturę takich procesorów wymyślał. Myślę, że to jest taka okazja na współpracę uniwersytetów z przemysłem. Gdyby taka współpraca się zacieśniła, to mielibyśmy szansę również w tej dziedzinie. Patrząc na świecie, taka architektura, takie projektowanie procesorów przeważnie startowało właśnie blisko uniwersytetów, czy to uniwersytetów amerykańskich, czy uniwersytetów brytyjskich. Myślę, że to jest coś, o czym my moglibyśmy również pomyśleć i może stworzyć jakiś własny procesor. Niejako podpierając pana słowa, chciałem powiedzieć, że w branży IT w Polsce pracuje w tej chwili 586 tysięcy ludzi, są dane za koniec zeszłego roku, podczas gdy dla porównania nauczycieli w Polsce jest 520 tysięcy. Znaczy w sektorze IT pracuje już więcej ludzi niż pracuje w Polsce nauczycieli. Górników dla porównania w Polsce mamy 80 tysięcy mniej więcej, więc branża IT zatrudnia sześciokrotnie więcej niż sektor górniczy w Polsce. Oczywiście z tych 586 tysięcy programiści stanowią prawdopodobnie około połowy, jeśli nie trochę mniej, bo też w branży IT zatrudnionych jest dużo ludzi dookoła tego wszystkiego, ale mamy powiedzmy kilkaset tysięcy ludzi, kilkaset tysięcy programistów w Polsce, już jest ogromna branża w tej chwili. Więc jeśli dobrze rozumiem, to pana odpowiedzią na to, w jaki sposób my jako Polska możemy wziąć udział w globalnym wyścigu produkcji mikroprocesorów, jest to, żeby zająć się ich projektowaniem i wymyślaniem lepszych sposobów na ich optymalizację i pracowaniem dookoła, czyli robieniem software'u do hardware'u. Dokładnie tak. Myślę, że to oprogramowanie to już robimy, a zaprojektowanie możemy się zabrać i to, myślę, może być nasza przyszłość. Doskonale, to ja tym wnioskiem bym chciał zamknąć naszą rozmowę w takim układzie. Ja bardzo panu pięknie dziękuję. Dziękuję również, bardzo mi było miło. A moim gościem był pan Aleksander Neyman, specjalista w zakresie projektowania architektury mikroprocesorów i dyrektor w Imagination Technologies.